Witam szanownych zebranych w drugim, ostatnim odcinku Handlocka. Przechodzimy od razu sobie do gierki, bo nic nie zmienialiśmy w ustawieniu naszych kart. Wygraliśmy ostatnio, co się dało, więc lecimy dalej. Przypominam, że nagrywany jest odcinek w trakcie trwania Lunar Festiwalu, więc nie zdziwcie się, jeśli będą jakieś dziwne okrzyki typu witaj. Prosisz się o lanie. Moja dusza będzie moja! Nie. Chociaż to może zostać. Nie. Wywalamy. Wywalamy wszystko, dobieramy Jaraxusa. O, nie ma Jaraxusa, no to dobrze. No to dobrze. Trochę lepiej niż Mulligan w gwincie. Ostatnio Mulligan w gwincie nie idzie w ogóle. I tak, pani Mixtur. Efekty uboczne? Nie bój nic. Wyjątkowe odkrycie! Secret Mage. Znowu. Zapomniałem zaatakować, ups. To był błąd. Skleroza. Ja powinienem dobrać kartę, a nie zagrywać tego gościa. No to już od początku mamy błędy. Pytanie, czy uda się z tych błędów jakoś jeszcze wrócić. No to jest okej. Okay. Karta. Eliza. Co do handlocka dla mniej uważnych graczy, teraz ważny tip. Jeżeli macie górskiego olbrzyma za 6 i on teraz będzie za 5 i chcielibyście go zagrać pokojnie, nie róbcie tego. Zagracie coina, będziecie mieli 5 many, ale stracicie kartę w ręce, on będzie za 6 i go nie zagracie. Taki tam mały tip, nie? Lecimy. Tylko żeby to nie było kopiowanie. Nie jest kopiowanie. Czyli to może być Counterspell, może być Ice Block, może być Ice Barrier, może być spętanie many, naginaczka zaklęć, albo Vaporize. On jeszcze mi tu questa zaraz rzuci. Swoją drogą... Quest maga dawno nie widziałem. Eliza czy... Kozak wielki. A zagramy sobie Elizę. Nie potrzebujemy jakoś taunta na kreaturę. Taunta. Olbrzym z tauntem. Tak. Nie potrzebujemy jakoś tak bardzo 8 na 8 kreatury. A paczka, paczki też nie potrzebujemy. Ale mamy szansę dobrać paczkę, więc to jest całkiem spoko. Wtedy wywalimy sobie karty, dogramy paczkę. Będzie całkiem okej. Okay. Udało mi się tego tu pozbyć. Takie. Takie, dorzucimy sobie takiego. I jest lustrzany byt. I to nam nie przeszkadza, bo on nie może atakować. Dobra, giniemy. Flame Strike nas tutaj nie zabija. Zostają nam dwie kreatury, które nic nie robią. Ale zostają. Portal Krainy Ogół. Twarz! Wzywają mnie cienie. No to kolejny gość, który tucze w twarz bez opamiętania. No dobra, niech tucze. Jego prawo. No dobra, to tego się pozbędziemy. Tego też się pozbędziemy, tego nie musimy. Silniemy się trochę, dobierzemy kartę, polecimy w twarz. On niech twarz tucze ile wlezie. My mamy Jaraxusa. Niech zużywa tyle speli, ile tylko da radę. A nie tak. Przepraszam, ale palisz się. O, nie w twarz, no to ciekawe. Ale dobrze, bo zawsze są trzy obrażenia przytankowane. Nie głupie. To też nie jest głupie. Pozbywamy się tego, ale atakujemy swoich. I to dość boleśnie. Jaraxus mi nie jest na razie potrzebny, dobierzemy kartę.
No ja jestem za takim zagraniem. I teraz zmuszamy go, żeby nam tłukł w twarz. Oho. Trzy spele. Frostbolt. Frostbolt może być. Bo to jest zawsze zmarnowany jeden spell, który nie idzie do nas w twarz. No a my lecimy z kolejnym olbrzymem. Czy on nas może zabić? No niekoniecznie. Dobierzmy sobie karciochę. Na 17 HP, czy może zadać? 2 Firebole, 12 plus coś tam. No nie. 5 Frostboltów? Też nie. To że zimno. Mrożenie taunta, który nie może chodzić. Znaczy nie może się ruszać. Chodzić. No i co? Co zrobisz? Tak, je. I tajemny olbrzym. No, olbrzym trochę gorzej. To trzeba przyznać, że olbrzym troszeczkę gorzej. Dogramy sobie smokowca. Dogramy sobie coina. A, widzicie, counterspell. A jest dobra informacja, bo dzięki temu możemy wysadzić. Wezmę to na siebie. Nic nie mówiłem. Jakbyście pytali, to ja nic nie mówiłem. Zamieć. Nie, no bo ja to jeszcze przegram. Ale dostałem w twarz. Ała. A to jest słabe. Bo ja muszę w tym momencie zagrać Joraxxusa. A jak zagram Joraxxusa, to ginę. Zagram sobie coś takiego. No to naginaczka mnie tu porobiła ostro. Chyba będzie pierwszy meczek przegrany. Nie zabij mnie, zostaw mi tu 2 HP, albo jeden. Nie, nie masz tam Frostbolta. A ja pierdziem. A czemu ja nie zaatakowałem tego? Bo miałem taunta i stwierdziłem, że ten taunt mnie osłoni. No farta miał. Za dużo speli. Mogłem w sumie się domyśleć, że ma tyle speli, to pozbędzie się tego taunta i mnie przypieprzy w twarz. Bardziej, że mi się jakoś bardzo nie spieszyło, miałem Joraxxus na ręce. No mój błąd ewidentnie. Obserwator. Niech będzie, bo jeżeli to jest Pirate Warrior, to obserwator może się przydać, bo zawsze jest szansa, że dobierzemy jakąś protektorkę i go zatrzymamy. Do tego mamy dwóch dobieraczy, więc jest całkiem spoko. Taunt Warrior. No to ciekawe. To ciekawe, wam powiem. Taunt Warriora też dawno nie spotkałem, zazwyczaj są tu piraci. Fiery War Axe. Czy albo gra Questa, ale gra Pirate Warriorem. Też jest taka opcja, że gra Questa tylko po to, żeby wszyscy myśleli, że to jest Taunt. Nie no, Taunt Warrior. Chyba nikt tak nie robi. Chociaż może są takie osoby, które grają Questa tylko po to, żeby się przygotować na taunty
A tutaj piraci. Pamiętacie Grim Patron Warriora? To była kosa. Grim Patron. Krew wichor, młyniec, jeb cały stół Grim Patronu. I weź to zabij, jak nie masz AOE. I to na tyle mocnego, żeby zabiło wszystko, a nie poraniło. Nerw na to było. Oho, adaptuj. Nie wiem, jak się tego pozbyć. Teoretycznie mam. Chyba tak zrobię. Dogram sobie Elidę. Mogę rzucić wystanie duszy, ale może być jakiś tam 7-11. Czy 5-11 on jest? Nie pamiętam. Chyba jest 7-11. A może i 5. No co by nie było, lepsze na niego rzucenie wystania duszy. Ewentualnie jakiś Deathwing, z którym nie ma co zrobić. Poza wypaczoną otchłanią, która jeszcze się nie sprawdziła. O, będą egzekuty. Ciekawy taunt. Nie spotyka się go zbyt często w Warriorze. Jakby się go pozbyć, żeby nie stracić Elizy? Nie ma opcji, nie? Znaczy jest teoretycznie wyssanie duszy. A zróbmy tak. Wróćmy Gehenala, pozbędziemy się tego. Zranimy co prawda trochę naszego taunta, ale mamy 6-6 na stole. Będzie problem, jak on zacznie do nas nawalać tymi fireballami. A jeszcze mu 4 zostały tamte do zagrania tylko. Z czego jednego ma na 100% na ręce, bo go już chwilą dobrał ze skałką wzgórza. Chce krwi i łupu. Tego dobrał. Możemy też go wyprzedzić z Jaraxusem i przyspamić tymi badziewiakami od Jaraxusa. To też jest całkiem niezła opcja. W ten sposób, żeby to się nie tradeowało jakoś fajnie. Bro, mam nadzieję, że coś od nas zostanie. No, Gehenal. Niech i będzie. Co on tam ma? Ma 4 taunty zagrane. A nie mam co zagrać. Jedyna opcja Jaraxus albo dobranie karty. Niech będzie Jaraxus. 2 strzały nas zabijają, ale on jeszcze nie ma Sulfurasa. Dodatkowo, Sutury możemy sobie coś przyzwać, co może nam pomóc. Widzicie, jestem. 5-11 jednak. Ale mówiłem, że go będzie grał. Na tych rangach grają. Nam brakuje 1 many, no mniejsza. Zrobimy tak. Dogramy takie i w twarz. Ile mu brakuje? 2 taunty, czyli teoretycznie może zrobić to w tej turze, ale praktycznie jeszcze musi dograć Sulfurasa i strzelić. Mamy 9 obrażeń. Dogramy sobie teraz Olbrzyma plus Inferno. Tego się nie spodziewałem. Szkoda, że mają po 7. To plus to. Albo uderzyć w tego, wysadzić go. Tak zrobimy, uderzymy w tego. Wysadzimy go. Rzucimy w tego.
Dogromy Inferno. Dogromy to, żeby przyjęła kulkę. I wrzaśniemy go. Portret. Następny może wejść górski olbrzym plus Inferno. Mam nadzieję, że już takich tauntów nie zagra. Wielkich. No teoretycznie można było rzucić wypaczoną otchłań, można było rzucić. Cienisty płomień na coś jeszcze. Ale myślę, że wybraliśmy jedną z lepszych opcji. No ale to zweryfikuje koniec gry. No mecze handlockiem do najkrótszych nie należą, zwłaszcza jak przeciwnik śpi. No graj tego sulfurasa, gościu. Halo, sulfuras. Jest taunt, jest sulfuras. No, najpierw strzela. Debil. Zamiast wziąć, najpierw zabić tą... No ja wiem, że był błąd. O tym właśnie mówię. Że to był błąd. Takie. Plus takie. Plus takie. Plus takie. I... twarz. Jeżeli nie ma Brawla, to on sobie z tym nie poradzi. To prawda, może wytradować się tak. Może wytradować się tak. Kolejny taunt. Wnerwiają mnie już te taunty. Chyba go wezmę, zabiję. No. Musiał trafić w tego. Gehenal. No to ciekawe. No tego wysadzamy na pewno. No, mogę dograć takie, tylko to jest bez sensu. Chociaż, czekajcie. Jeżeli rzucę to, to będę miał 12 HP. 4. Nie zrobimy tak. A z drugiej strony bym miał Little w następnej. Ktoś tu dostanie to pole. Tylko bez egzekutów. Okej. Okay. Na upartego może być. 4 w mordę. Dobra. Teraz jakby go zabić? Zagrywamy Gehenala albo Hellfire'a. Okej. Okay. Tradujemy się tak. Tradujemy się tak. I zabijamy naszego oponenta. I wygraliśmy kolejną grę naszym handlockiem. Niestety poprzednią przegraliśmy. Udało się. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie całej serii z handlocka. Zapraszam was na kolejną z innego deku. A tymczasem ja się z wami żegnam i zachęcam do subskrybowania kanału. Bywajcie. Cześć.